Dzień doberek. Jak widzieliście, właśnie skończyłam chodzić na bieżni. Takiej chodzę szybkim truchtem. Więc godzinka za mną. I chcę sobie naszykować jedzonko, śniadanie. I pójść się umyć. Bo ja nie lubię, słuchajcie, zimnych jogurtów ani owoców. Więc wolę przygotować to teraz. Co mi tu leci? I żeby nabrało takiej, wiecie, temperatury pokojowej. Czy ja jeszcze coś potrzebuję? Chyba mam wszystko. Jeszcze tutaj zobaczymy, co mamy. O, dzisiaj może być też różka. I wezmę kiwi też. A! Granole. A co ja tu jeszcze w ogóle oprócz granoli mam? Orzechy to może niekoniecznie. Płatki owsiane. Nie, to wezmę to co wczoraj. Już pokazuję. Więc tak. Będzie jogurt Alpro Vanilla. Tutaj włożyłam w pojemnik, to jest ananas. Kiwi, gruszka, borówki i ta granola, co wam pokazywałam. Wczoraj ją jadłam. Bardzo dobra jest. No, także mieszam sobie to wszystko, szykuję i idę wziąć prysznic. Jest to, słuchajcie, zarąbiste. Miam. Dobra, niech postawię. Śniadanko naszykowane. Moje to widzieliście. A Kamilowi zrobiłam pomidorka ze szczypiorkiem, herbatka z cytrynką, chlebek. A tutaj ma kaszankę. Trochę wypłynęło. No, także to zaraz będziemy sobie jeść. A ja jeszcze, słuchajcie, w międzyczasie chcę zrobić. Wczoraj miałam na sobie ten daszczek z Calvin Klein'a. Nie wiem, chyba widzieliście, nie widzieliście. I wzięłam, namoczyłam na jakieś pół godziny, bo jego nie można prać w pralce. Wlałam płynu do płukania i myślę, że starczy. Teraz tylko wypłuczę i zostawię, żeby sobie wyschła. O, przepłukałam. Zaleję jeszcze raz wodą, żeby, wiecie, tak się namoczyła z tej jeszcze chemii. Mam nadzieję, że Kamil już skończył, bo wymieniał nam koła z zimowych już na letnie. Są piękne pogody, co prawda dzisiaj słoneczka nie ma, ale już nie ma co, już na minusie nie będzie przy mrozku, więc można pozmieniać. Więc zaraz go wołam na śniadanko. Okej, słuchajcie, zdecydowałam, że jadę do Manu, muszę wejść do Douglasa. Ostatnio, jak was prosiłam w ogóle, żebyście podały mi jakiś dobry tusz do rzęs, to tak mi ogląda średnio od 500 do 800 osób we vlogach, to żadna z was mi nie podpowiedziała, jaki tusz jest fajny, więc sama sobie wpisałam i sprawdziłam z L'Oreal'a, taki z fioletowym, pojadę, zobaczę. No i chcę zobaczyć, bo ostatnio oglądając właśnie Szusz, w sumie to powiem wam, że z youtuber, który oglądam, to jest tylko wyłącznie ona mi strasznie podobała się jej, już tyle lat ją oglądam, system prowadzenia vlogów, który mi mega odpowiadał, który bardzo mi po prostu sprawdza się też u mnie, ja się w tym totalnie odnajduję, to jest w ogóle moja
też systematyczność taka prowadzenia kanału. Jest to zdecydowanie coś dla mnie, a nie tylko, wiecie, typowo beauty czy różne związane takie właśnie z ciuchami. Ja odnajduję się właśnie typowo we vlogach, żeby właśnie wplatywać codzienność z różnymi fajnymi rzeczami, co robi się z produktami, z gotowaniem, spędzaniem czasu. To jestem ja i to rzeczywiście u mnie niesamowicie się odnajduje. Jakby nie było, to odnajduję taką bratnią duszę i właśnie ostatnio oglądając ją, gdzie jestem mega do tyłu i tylko naprawdę ją oglądam, ja nie mam czasu na oglądanie innych osób w internecie, to właśnie mówiła, że bardzo fajne są perfumy z Zary i chcę właśnie wejść sobie zobaczyć. Ja używałam perfum, nigdy wam nie pokazywałam, bo to była firma, z którą współpracowałam. Właśnie mi się flakon kończy i potrzebuję perfum, dlatego chcę wejść zobaczyć, co tam Zara ma. I ewentualnie powiedzieć taką opinię od siebie, jak mi się będą sprawdzały, to oczywiście wam wszystko powiem, pokażę, bo wiem, że nie wszyscy oglądają też Weronikę, także to, że dużo rzeczy mi się też podoba sprawdzonych od niej, to też sama testuję, sprawdzam u siebie i dzielę się z wami. Dobra, słuchajcie, vlog wrzuca się na kanał, żebyście mieli na czwartek, chociaż dzisiaj jest wtorek, ale na wtorek już mam, a to tak wiecie, jutro jest środa, jeszcze taki ostatni dzień, gdzie z Kamilem możemy pobyć cały dzień, to żeby nie siedzieć przy montowaniu, to już mi się wrzuca na czwartek. I tak, i co mam, słuchajcie, na sobie? Tutaj pod spodem to jest taki staniczek sportowy, ja go wam podlinkuję, jeśli on będzie jeszcze na H&M-ie, z takim właśnie tutaj lampasem przedłużany. I do tego mam spodnie, one też są chyba z H&M, ale nie wiem, czy one będą, pasek do tego Guess, buciki to jest, co to jest? Puma, kurtka skórzana to jest Zara i do tego tradycyjnie będzie szła torebka z Guess. Zobaczcie, w ogóle cały czas te pudełka są, coś w ogóle nie możemy z Kamilem się zgrać, żeby on właśnie mi to poprzymierzał, ale może jutro się w końcu uda, bo cię też było zmienianie kół, innych rzeczy robił, więc nie miał czasu. A na ustach wiecie co mam? Poczekajcie, jest. Tak, tak. Lancome. Mój cudowny fokusik. Pokażesz nam. Jest Lancome. Odcień 154. Nie wiem, czy konkretnie ten odcień jeszcze będzie dostępny, bo poprzednim vlogiem chciałam wam podlinkować, to nie było, ale tą serię wam podlinkuję. No i tak, także wiecie w ogóle, że w Douglasie pokazał mi się właśnie ten tusz do rzęży jest. Założyłam sobie konto, bo ja w ogóle z Douglasa nie korzystam. U mnie, jeśli chodzi o takie kosmetyki, to jest tylko Rossmann, Sephora i to wszystko. Także ja jestem ubrana, czekam na Kamila i jedziemy w drogę. W ogóle uwielbiam takie właśnie staniki tutaj przedłużone z tym lampasem i do tego właśnie spodnie z wysokim stanem, troszeczkę prześwituje nam tutaj brzuszek. Bardzo ładnie to kobieco wygląda. Także jestem gotowa. I on chyba też. Zbieczka w środku. Ja tak się zastanawiam wtedy. Smacznego? Dziękujemy. A teraz wam pokażę, co to jest. Ta Fatikas? Nie wiem, jak dziewczyna się czyta. Ja mam z kurczakiem, a Kamila wziął z kurczakiem i wieprzowiną.
i do tego frytki. I właśnie do tego są takie placki pszenne, tortille. Także uciekamy jeść. A bardzo? Spoko. Pycha. Niam, niam. I to dokąd jest? Ale słodziutki. Jajki słodki? Dobry to, mi smakuje. Zdecydowanie wolę to, bo to będzie to samo co do nachosów, nie? Czy nie? Gadam do siebie. No tak, to samo co. Zastanawiałam się jeszcze nad frytkami, by były. Frytkami. Krewetkami. Nie, bo się zapatrzyłem, że ten pan po mojej prawej tego naleśnika zasmarował tył i się zawinął. No. Ej, zajebiste to jest. Nie, to on nie robi tak, jakby on się kładzie w środek to i robi taką tortillę. No to niech sobie robi. Też co muszę taką jedną zrobić. Ja to śmietak nie mogę zjeść, bo nie smakuje. A to z tym będzie się rozumieć. Tak? Mhm. A. A to jest twoje. Nie? Ryżu mi do tego brakuje. I byłoby super. Thank you.